Co wspólnego ma święty Tomasz z Akwinu z internetem? Wbrew pozorom całkiem dużo. Otóż doświadczenie nauczyło mnie, że są dwa tematy, które, gdy zostaną poruszone w przestrzeni internetowej, to budzą nieracjonalną i trudną do zrozumienia, zwierzęcą wręcz nienawiść. O ile wiele jest kontrowersyjnych tematów, które wzbudzają duże emocje, o tyle są dwa, które wydawałoby się aż tak bardzo kontrowersyjne nie są, a budzą jednocześnie tak dziwną, tak nieracjonalną nienawiść, budzą takie wybuchy złości, pretensji, nienawiści, zarzutów, że człowiek zastanawia się, jak to może być. I ta obserwacja już towarzyszy mi od lat. Mniej więcej od samego początku, gdy tylko zacząłem mieć jakiś kontakt z internetem, od razu rzuciło mi się to w oczy. Na początku pomyślałem, no dziwne, raz się zdarzyło, później drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, szósty i za każdym razem dzieje się to samo. Jakie są to tematy? Pierwszy, który wzbudza największą złość, największą nienawiść, najbardziej nieracjonalne i dziwne zarzuty, to jest Matka Boża. Za każdym razem, gdy temat Najświętszej Maryi Panny pojawia się w internecie, to złość, która się wylewa przy tej okazji, jest szokująca, dziwna, zupełnie niewspółmierna do samego tematu. I myślę, że to jest dosyć jasno zrozumiałe. To znaczy, z punktu widzenia złego ducha, Matka Boża jest po prostu najbardziej niebezpieczna. Ona jest po prostu matką. Matką w porządku łaski. A więc nikt nigdy nie zostanie uformowany, ukształtowany w porządku łaski, jak tylko przez nią. I jak to mówi modlitwa świętego Bernarda, nikt, kto się do niej ucieka, nie odejdzie z pustymi rękami. Człowiek, który w swoich trudnościach, problemach do niej się ucieka, oczywiście, że problem nie znika tak po prostu od razu. Ale ten, kto się do niej ucieka, znajdzie prędzej czy później, w ten czy w inny sposób, odpowiednie rozwiązanie, odpowiednie wyjście z tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Bo ona jest matką, matką, która kocha, matką, która kształtuje, matką, która formuje. I dlatego wszystko, co w jakikolwiek sposób związane jest ze złym duchem, co w jakikolwiek sposób podąża za jego inspiracją, od razu się burzy, od razu się podnosi, gdy tylko jej najświętsze imię zostanie wezwane. Ale drugim tematem, który wzbudza podobną nienawiść, jest właśnie nasz święty patron. I to może być faktycznie zaskakujące. Na samym początku faktycznie nie bardzo rozumiałem. Byłem w tym naprawdę zaskoczony. Dlaczego? Dlaczego pośród wielu różnych, naprawdę trudnych, naprawdę kontrowersyjnych tematów, cokolwiek by się nie powiedziało o świętym Tomaszu z Akwinu, to wzbudza to bardzo podobną reakcję jak przy Najświętszej Maryi Pannie. Pojawiają się zupełnie kosmiczne zarzuty, pretensje, złości, zupełnie nieadekwatne, nieproporcjonalne do poruszanego tematu. Dlaczego tak jest? W zasadzie odpowiedź możemy znaleźć w dzisiejszej lekcji. Tam, gdzie czytamy, że mądrość ponad wszystko nasz święty patron umiłował. Mądrość ponad wszystko umiłował, a później, po tym jak on ją docenił ponad wszystko inne, to przyszły do niego wszystkie rzeczy tego świata i on nie wiedział na początku, że to jest skutek tej mądrości. Otóż prawda, objawienie. To jest to, co Syn Boży nam przyniósł. Przyniósł nam prawdę o Bogu i o człowieku. I teraz my, po tym jak otrzymaliśmy to objawienie, musimy je przyjąć. Musimy zgodnie z nim nasze życie ułożyć. A więc potrzebujemy tej zdolności, umiejętności, żeby zrozumieć to objawienie, żeby je przyjąć. I jak się okazuje, nikt nie zrobił tego lepiej
nikt nie pokazał nam lepiej, jak treść Bożego objawienia, jak Słowo Boże przyjąć, niż właśnie święty Tomasz. I to może być naprawdę nieoczywiste, to może być naprawdę trudne do zrozumienia, ale jeśli chcemy naszego świętego patrona dzisiaj godnie uczcić, to musimy spróbować to zrozumieć, spróbować to dostrzec. Otóż człowiek może usłyszeć Boże Słowo, może usłyszeć Boże objawienie, ale łatwo przecież może nie do końca zrozumieć, o co chodzi. Łatwo może gdzieś tam pobłądzić w swoim zrozumieniu tego tematu. I gdy spojrzymy na świat przed świętym Tomaszem z Akwinu, to dostrzeżemy coś zaskakującego. Dlaczego przez cały ten czas niejako trwa bardzo podobna sytuacja na świecie? Można powiedzieć, że cały czas ten świat jest niejako tym światem antycznym. Spójrzmy na takich mędrców przed świętym Tomaszem. Otóż świat wtedy można podzielić na mędrców, filozofów, którzy zajmują się mądrością, i ludzi, którzy zajmują się prostą fizyczną pracą, polityką, czy też walką, czymkolwiek, ale prostymi fizycznymi rzeczami. I czym się zajmują mędrcy, czym się zajmują filozofowie, również ci chrześcijańscy? Zajmują się przeważnie tworzeniem takich głębokich, pięknie brzmiących, mądrych zdań. Czy one są jakoś inspirowane Bożym objawieniem, czy nie? Mędrcy zajmują się niejako samą mądrością, zajmują się takimi pięknymi zdaniami. Ludzie pracy tymczasem pracują. I tak ten stan trwa. Trwa, można powiedzieć, że od początku świata. I filozofia w zasadzie słusznie kojarzona jest wtedy z pięknymi zdaniami, z tworzeniem takich mądrych, głęboko brzmiących zdań. Święty Tomasz jest kimś innym. I święty Tomasz rozpocznie zupełnie nową epokę. Bo od czasów świętego Tomasza naprawdę będziemy mieli do czynienia z mędrcem, który zaczyna badać rzeczywistość. I to jest ten wielki krok, który zostaje dokonany. Bo oto święty Tomasz z Akwinu, wykorzystując filozofię Arystotelesa, łączy te dwa światy. Łączy ten świat mędrców, którzy do tej pory zainspirowani przede wszystkim Platonem i neoplatonizmem zajmują się, można powiedzieć, tym światem idei, tym światem gdzieś tam głęboko czy wysoko w chmurach i cały czas tworzą piękne myśli, zajmują się tym, niewiele mając kontaktu z rzeczywistością. Natomiast ta myśl powoli dojrzewa w chrześcijaństwie, żeby tego mędrca skłonić do tego, żeby zajął się rzeczami tego świata, żeby ten mędrzec ściągnął te idee na ziemię. I ta myśl wcześniej pojawia się, Arystoteles właśnie to robił, ale ona nie zdołała się wtedy przebić, nie zdołała zdominować umysłów ludzkich. Do tego potrzebne było chrześcijaństwo, do tego potrzebny był święty Tomasz z Akwinu, wcześniej jego mistrz Albert Wielki. To oni sprawiają, że filozof, mędrzec, nie tylko zajmuje się swoimi pięknymi myślami, formułowaniem doniosłych zdań, tylko zaczyna badać rzeczywistość. Zaczyna badać rzeczywistość na wszystkich możliwych poziomach, od tego prostego, materialnego poziomu. Albert, który zajmuje się genetyką na takim bardzo prostym poziomie, który bada, który przez jemu współczesnych jest traktowany w ogóle jak czarnoksiężnik jakiś, dlatego że cały czas zajmuje się jakimiś miksturami, jakimiś eksperymentami. Tak mędrcy zaczynają zwracać się do tego świata. I to nie tylko da początek współczesnym naukom przyrodniczym, ale to da początek również zupełnie nowej filozofii. Tej filozofii, która stanie się służką teologii. Tej filozofii, która dowiedzie na poziomie logicznym, że Bóg istnieje. Tej filozofii, która sprawi, że rozum ludzki w końcu spotka się z objawieniem i w końcu dostrzeże całą pełnię tego Bożego objawienia. Nie przez przypadek do dzisiaj, pomimo tak wielu prób wyrugania świętego Tomasza z umysłów ludzi,
jakikolwiek katechizm, który wyjaśnia Najświętszy Sakrament, posługuje się ściśle tomistyczną, a jeszcze wcześniej arystotelejską terminologią. Ten sposób myślenia, to podejście do filozofii, która nie tyle ma się zajmować tworzeniem pięknych, głębokich zdań, ale która ma poznać, jak się rzeczy mają. To, co dla nas być może brzmi jako coś oczywistego, że filozofia ma poznać, jak się rzeczy mają, to nie było oczywiste od samego początku świata aż do świętego Tomasza z Akwinu. Było wiele prób, żeby skierować myśl ludzką na te tory, ale nie dało się, nie udało się to aż do tego czasu. W tym momencie mędrzec zaczyna patrzeć pod stopy. W tym momencie mędrzec odrywa swoje spojrzenie na chwilę od chmur i zaczyna patrzeć pod swoje stopy i odkrywa, że patrząc pod stopy nie tylko zacznie odkrywać prawa rządzące tym światem, ale zacznie odkrywać tego rodzaju prawa, które pozwolą mu dowieść, że Bóg istnieje, które pozwolą mu dowieść, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Zaczyna dostrzegać, jak potężny jest ludzki rozum, który jest w stanie do tych rzeczy dojść i jednocześnie, który jest w stanie wtedy właśnie odkryć całą głębię Bożego objawienia. I tak, to nie jest przypadek, że po epoce scholastycznej, po świętym Tomaszu z Akwinu, rozkwitną później nauki przyrodnicze. I pomimo tego, że nauki przyrodnicze zbuntują się później i w jakimś stopniu będą odrzucały scholastykę, to odrzucenie jest czymś takim jak młodzieńczy bunt. Dzieci, które buntują się wobec swoich rodziców, ale jednak wszystko mają od swoich rodziców, jednak całkowicie od nich pochodzą. I tak właśnie jest z naukami przyrodniczymi, które tak zbuntowały się w pewnym momencie przeciwko scholastyce, bo tak jak właśnie w przypadku takiego młodzieńczego buntu, nie rozumieją do końca, dlaczego rodzice robią to, a nie coś innego, dlaczego mówią w ten właśnie sposób. Nie rozumieją, ale to nie znaczy, że od nich nie pochodzą. I tak Chesterton powie, że święty Tomasz to jest człowiek ze złotym kluczem, czyli człowiek, który otwiera wszystkie drzwi. Co to znaczy, że otwiera wszystkie drzwi? To znaczy, że to jest człowiek, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dlatego, że poznał wszystko, co tylko się dało poznać w rzeczywistości, ale znalazł podstawowe, najważniejsze informacje, które sprawiają, że z ich pomocą człowiek jest w stanie później znaleźć odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania. Właśnie dzięki temu połączeniu, można powiedzieć, tej głębokiej, wysokiej filozofii z materią, z badaniem rzeczywistości, z tym badaniem tego materialnego świata, którym wcześniej w dużej mierze pod wpływem neoplatonizmu mędrcy pogardzali, materię traktowali jako coś gorszego, coś złego, dlatego siłą rzeczy nie bardzo chcieli się nią zajmować. Dlatego też nie przez przypadek nasz święty patron jest patronem wszystkich katolickich szkół. Właśnie dlatego, że on jest takim pradziadkiem dla wszystkich nauk przyrodniczych, jest pradziadkiem dla zdrowego, racjonalnego sposobu myślenia, który w cywilizacji łacińskiej przez wiele wieków dominował. Ale jest też wielkim świętym i to jest u niego tak piękne, że oprócz tego wielkiego dokonania, oprócz tego sukcesu na poziomie intelektu, połączenia rozumu z badaniem materii i objawienia, on sam był człowiekiem tak bardzo przepełnionym Chrystusem. I być może właśnie dzięki temu zrobił to, co zrobił tak dobrze. I jest tym doskonałym przykładem połączenia wiedzy, prawdziwej wiedzy i tej naturalnej, filozoficznej i tej najważniejszej wiedzy, znajomości samego Syna Bożego, znajomości Słowa Wcielonego, znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak dzisiaj chcemy naszego świętego patrona o to prosić, żebyśmy potrafili to naśladować, żebyśmy naprawdę ukochali mądrość, ukochali ją ponad wszystko inne, żebyśmy naprawdę jej szukali ponad wszystko inne i wtedy, tak jak w tej lekcji dzisiaj, wszystko inne przyjdzie nam razem
z nią. I być może nawet nie zauważymy, że te rzeczy, które przychodzą jako skutek tej mądrości, są faktycznie jej skutkiem. Być może tak jak ten świat, nie zauważymy od razu, że to jest skutek tej mądrości, ale tak właśnie będzie. Prośmy dzisiaj i Najświętszą Maryję Pannę, żeby jako ta Matka nas w ten sposób kształtowała i naszego świętego patrona, żeby nas oświecał, żeby nas prowadził, żeby nas naprawdę nauczył tej prawdziwej mądrości. I to nie jest tylko taka prośba, taka rzucona gdzieś tam w przestrzeń. Święty Tomasz jest osobą, on nas słucha, on chce nam pomóc, on chce nam u Pana Jezusa łaski wypraszać. Prośmy Go dzisiaj o to wsparcie, o to, żebyśmy naprawdę potrafili ukochać mądrość. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.